Ronaldus Rudy! Gandalf! O k***a, co to jest? Most na Khazad-dûm, czy co? Gandalf! Gandalf! No! Co to było? Ronaldus Rudy, kurwa, i Harry Baggins. Ej, no fajne intro. No więc Harry będzie teraz podróżował za pomocą proszku Fiu. To jest magiczny proszek, tam się wchodzi do kominka i mówi się do sklepu monopolowego. Tak przynajmniej robi stary Ronald. My oczywiście jako jeszcze młodzi uczniowie Hogwartu trafimy na ulicę Pokątną. Co się kupuje na ulicy Pokątnej? Książki, prostytutki, różdżki i tak dalej, inne magiczne odkurzacze. O kurde, jaki teleport. Normalnie tak nie wygląda, Harry coś spierdzielił. Stary Rona to monopolowym telemarkiem ląduje. Czuję, ale to stara Wesleyówna się ulała w tej gierce. Ginny taka wychudzona. Chyba kurwa głodowali Wesleye, żeby kupić te książki. Z kolejny sykiel na... Oj kurde, wpadłem w pułapkę dla złodziei. No kurwa, typowa pułapka na Wesleya. Normalnie jak wyrzucić kurwa puszkę po harnasiu, to twój stary by wpadł w taką pułapkę, to ja wpadłem na jednego cykla, się połasiłem. Ja, bogaty, sławny, piękny Harry Potter, wpadłem w pułapkę dla Wesleyów na jednego cykla. Jaki kuźwa wstyd! Chyba palą starymi oponami w piecu w tym dziurawym kotle. Ale wiecie, świat czarodziejów to ma wyjebane na normy unioeuropejskowe. Może sobie palić czym chce, bo i tak Unia Europejska nie wie, że istnieje. No ale jak się dowiedzą, no to już tak Hogwarts tak opodatkują, że Dumbledore zawału dostanie. McGonagall będzie musiała czapkę i cnotę sprzedać. Co się stało ze starą Wesleya? Tamta jest tak ulana, jakby przynajmniej dwójkę ze swoich dzieci zjadła. A jak dobrze wiemy, żeby kupić książki na drugi rok w Hogwarcie Ronowi, to musieli głodować dwa miesiące. Nie mam je tu! Wciskaj to! Wciskaj! Wciskaj! Szybciej! 8 cykli! Człowieku, jeszcze mi dwa zostaną, żeby z twoją matką noc spędzić. I suppose your parents will go hungry for a month. Ja to powiedziałem pierwszy! Ale ja mówiłem, że dwa miesiące! Co ty kurwa, Lucjusz? W miesiąc by nie to robili na to wszystko! Jeszcze stara Wesleya musiała dorabać w nocy. Ginny, nie obrażaj się, żartowałem! No i ciekawe, czy Wesley miał autokasko. Wesley nawet ubezpieczenia miał opłaconego. Żeśmy wylądowali na starej bijącej. Wierzba bijąca. Siema, Gitty. O kurwa! O! Czyli niebezpieczeństwa! Śmierdzące grzyby, muchomory! Ale nie smyraj mnie, kurwa, po wacku! Tylko przepuść mnie! No i jeszcze grzyb zreskił, już nawet nie mogę wrócić. O k***a, zajebiście! Nie wiem, to drzewo to chyba jakieś upodobanie youtuberskie ma, że małoletniego smyra tam, gdzie nie powinien. Co cię zatrzymało, Harry? Ty rudy śmieciu! Ty, to nie twoja stara? O, to jest twoja stara. Neville, co jest? Co się działo w wakacje? Aj, znowu odwrócone sterowanie. Człowiek na GTA San Andreas się wychował i teraz musi wszystko w głowie przestawiać. A jak znacie te stare powiedzenie? Starego psa nowych sztuczek nie nauczko! Możemy podziwiać sobie w dół pięknie tutaj wymodelowaną łąkę na błoniach. Widać Hagrid z kosiarką to zapieprza 2/4/7 po tych błoniach. Nie wiem czy ty wiesz, ale ja lubię tak, kiedy widzę jak na Wesleya znowu nasrał ptak. Ty właściwie to takim prefektem to zostawało najgorsze jak się teraz zastanowiłem. Łapię gościa ze swojego domu, normalnie odejmuję punkty swojemu gościowi, a potem mamy koniec roku, nie? Mamy koniec roku. I wiecie, no i Gryffindor nie zdobyła pucharu domu i wszyscy patrzą na takiego Percy'ego Cwela. Normalnie jakby taki Denis Załęcki istniał w uniwersum Harry'ego Pottera, to by było zamiast chuj dupę polityku i dupę prefektu. Hej! Ale k***wa! No trzeba mieć pustą głowę, żeby zostać prefektem, dupę prefektu! Jestem prawie pewny, że nie tak to powinienem robić, ale działa. No jak namawiają, jak coś jest głupie, ale działa, to pewnie wymyślił to Neville. Dole, kolumny pierdzące ogniem, co jeszcze ten Dumbledore wymyśli następnym razem? Puuu, Expelliarmus, pa! I puuu, mecz tenisa, kurde! Magiczny mecz penisa, ała, dostały! No kurwa, Harry Świątek, co ty odpierdalasz? Dawaj, ała! Jak mam się skupić, jak się trafić nie da? Dobra, gol! Nie! Dobra, Wood, nie u dzieci ojca robić, ja wiem jak latać na miotle. O kurwa! Elon! Ja będę pierwszy na Marsie! Nie wiem, ta gra jest
Bardziej stresuje niż Dying Light na koszmarze. Jest! Dostał! Pierwszy strzał, jeszcze tylko 8. Super zabawa, gra dla dzieci. Maciuś nie mógł uwierzyć, co tata mu kupił na gwiazdkę. Tak nie mógł uwierzyć, że padł w końcu w telewizorze. No wybuchnij wreszcie! No nie! Pierdolę, sami z tego kurwa bazyliszka załatwia.